Zapraszamy, panie ministrze, serdecznie. Szatnia, a później rozmowa. Musi być odpowiednia kolejność. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, zapraszamy. Panie redaktorze. Pasy zapinamy i możemy ruszać. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Hołdys się dziwił, że ma pan własnych fotografów. Ja się nie dziwię, no dzisiaj inaczej się nie da, prawda? Samochód, mam nadzieję, elektryczny, albo co najmniej hybrydowy. 40 km możemy przejechać bez, na prądzie. Czyli hybrydowy? Nie, żeby... elektryczny. Elektryczny? Ładowany całą noc. Czyli nie dodajemy do zanieczyszczeń. Greta będzie z nas zadowolona. No. Greta będzie z nas zadowolona. W jakiej pan formie? No nie wiem, to chyba widzowie ocenią. A w jakiej formie Platforma Obywatelska dziś? Świetnej, powyżej 30%. Efekt budki jest. Efekt budki to jest? No, naprawdę? No. A co jest, znaczy, takiego w budce? PiS w ostatnim sondażu 38-30, czyli doganiamy, już się schodzi. Co jest takiego w budce, że on może dawać efekt sondażowy Platformie Obywatelskiej? Młodość, energia, nowe pomysły. A jakie on ma nowe pomysły? No, wydaje mi się, że po pierwsze jest generacyjnie młodszy od Schetyny, więc jest wygadany, bardzo dobrze wykształcony. No i pokazał odwagę na trybunie sejmowej. A pomysły, moim zdaniem, były i są, tylko że no, do tej pory na czym innym się elektorat skupiał. Czy wasz elektorat? W ogóle, no wie pan, to co dzisiaj mamy, że już sędziowie są dyscyplinowani za wyroki, czy że do domeny publicznej wywala się nagrania służb specjalnych, na których nie ma przestępstwa, to są rzeczy nieprzyzwoite, więc po pierwsze trzeba przywrócić rządy prawa. Tylko idąc po kolei, zgadzam się, że to są rzeczy nieprzyzwoite, że one, jak mówi Adam Bodnar, to co zrobiło CBA z... Ale czy pan może się tak rozpraszać? Czy to jest zgodne z przepisami? Ja się nie rozpraszam, ja jestem jak kobieta, ja potrafię siedem wątków na nas prowadzić. Oj, nie wiem, nie wiem. Wracając No bo przez telefon nie wolno przy kierownicy. No, ale jak tutaj mogę mieć telefon? Mógłbym włączyć, tak? I sobie rozmawiać, no. Spytał pan policjanta? Tak, można. Można. No dobra. Wracając do tego, jeżeli ujawniamy nagrania, choćby ze sprawy Kwaśniewskich, które dla niektórych łamią prawa człowieka, to się dzieje, ale nikomu włos z głowy nie spada. Zastanawiam się, czy polega ta tak, ale czy elektorat władzy w ogóle widzi to w ten sposób, bo elektorat, wydaje mi się, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli jestem w nim, widzi Andrzeja Dudę podpisującego 13. emeryturę i to dla elektoratu jest ważne. Pytanie, czy to będzie ważne, prawda? Prezydent Duda niestety jest marionetką i eurofobem. Dla mnie to są ważne rzeczy. I też uważam, że te sprawy związane z praworządnością są ważne, bo to, co dzisiaj spotyka polityków, za chwilę może spotkać każdego. Sebastiana Kako chociażby spotkało, tak? Jechał, Bogu ducha winny i był ile? 26 razy przesłuchiwany i nadal nie ma procesu, bo politycy kontrolują, zmienili śledczych. Mamy poważne wątpliwości co do tego, czy ta kolumna naprawdę była uprzywilejowana i jakoś to wszystko jest skręcone na rzecz rządzących. Na tym to polega, że obywatel w starciu z niepraworządnym państwem nie ma szans. Tylko obywatel, musiałoby się to wydarzyć, żeby obywatel zrozumiał, że jego też to może dotknąć. Dzisiaj to jest tylko teoria, że nie to, jest teoria. Sebastian K. to jest prawdziwy młody człowiek, który miał to nieszczęście, że stanął na drodze kolumny premier Szydło. Dobra, to dzisiaj, jak pan mówi, jest efekt budki. Platforma w sondażu złapała pierwszy wiatr w pierwsze żagle. Ale czy efekt budki pomoże wygrać Pałac Prezydencki? No myślę, że tak, bo mogę udowodnić, bo o tym tweetowałem, że prezydent mogę Duda... Mogę udowodnić, bo o tym tweetowałem. Bo jest to czarno na białym, że prezydent Duda popełnił fatalny błąd na samym początku kampanii. Wtedy, gdy zaczął mówić o tym, że nie będą nam narzucać w obcych językach, to było przechylenie się na skrajną prawicę, no bo to już jest taki szowinizm. Jest tam Bosak, też trzeba zadbać o ludzi Bosaka. Z moim zdaniem im musiało wyjść wtedy w sondażach, że ma szansę wygrać w pierwszej turze pod warunkiem, że przejmie część głosów Konfederacji. Ale to wszystkim uświadomiło, przypomniało, proszę się nie spóźnić. Przypomniało, że? że jest prezydentem bardzo twardo prawicowym. I taka próba powtórzenia amerykańskiego schematu, że w prawyborach utwardzamy własny elektorat, a w wyborach prawdziwy... O,
widzi pan? Widzi pan, co tu się dzieje? No, słucham, ale reaguję. Pan się rozprasza. Ja się nie rozpraszam. To on się rozprosił, skręcając tak, jak nie powinien. Dobrze, że nie jesteśmy kolumną rządową, bo miałby kłopoty. Patrząc po statystykach SOP-u, zdecydowanie. SOP siedziałby już u niego w samochodzie, my go ominęliśmy. Prawda. Wracając. W prawyborach w Stanach się utwardzamy, a później? A potem walczymy o centrum, tak? Tylko, że zastosowanie tego schematu w Polsce jest błędem taktycznym, bo w Polsce ta odległość między pierwszą a drugą turą to jest tylko 2 tygodnie i potem marsz do centrum w 2 tygodnie jest niewykonalny. Ale w ogóle więc w przypadku... Duda przypomniał wszystkim, jak bardzo jest prawicowy i stąd stracił, moim zdaniem, część elektoratu w centrum. Tylko pytanie, czy w ogóle Duda ma szansę dojść do jakiegokolwiek centrum, niezależnie od tego, ile czasu będzie miał? No, o tym mówimy. Teraz próbuje flirtować z centrum, ale moim zdaniem to już jest niewiarygodne. Ale którymi rzeczami próbuje flirtować z centrum? Bo dając 13. emeryturę, właściwie nie wiem, czy to centrum... No, chociażby mianując sympatyczną i umiarkowaną byłą radną miasta Bydgoszcz szefową kampanii. To chyba jest pan jedyny w platformie, który tak ciepło o niej mówi. Jest sympatyczna, znam ją osobiście. Da Dudzie zwycięstwo? Wątpię, bo prezydent Duda nie jest takim kandydatem, jak był 5 lat temu, nieobciążonym decyzjami. Duda obciąża 5 lat uległości wobec Kaczyńskiego. To jest podstawowy problem. On nie ma tego jednego, co jest istotą tego urzędu, to znaczy podmiotowości, suwerenności. Tylko tak patrzą na niego jego przeciwnicy. Ci, którzy są związani z ich obozem, którzy dali władzę parlamentarną Prawo i Sprawiedliwości, mówią i bardzo dobrze. Wiadomo. Nie chcemy wojny między pałacem a parlamentem. Wiadomo, tylko że tych jest 38%. A żeby wygrać, trzeba mieć 51%. Czym dzisiaj jeszcze Duda może przegrać, pana zdaniem? Bagaż 5 lat, to jest jedno. Co jeszcze? No, za chwilę podejmie decyzję. Słyszę plotki, że Kaczyński pozwolił mu zawetować 2 miliardy ten skandaliczny przerzut środków na telewizję, kiedyś publiczną, dzisiaj partyjną, zabranie tego onkologii. No to się nie podoba nawet w elektoracie PiSu. To byłoby zwycięstwo opozycji. Ale to proszę zobaczyć, jeżeli Duda, tak jak pan mówi, według plotek dostał zgodę Kaczyńskiego na zawetowanie tych 2 miliardów złotych dla Kurskiego, no to on właściwie powinien mieć zwycięstwo w cuglach. Po raz pierwszy, bardzo mocno, ma szansę postawić się swojemu obozowi. Tylko, że wszyscy widzą, że to nie jest tak, że on to postanowił, tylko, że ewentualnie Kaczyński mu pozwolił. Wszyscy wiemy, jak to ale działa. Ale to nie Kaczyński, ale nikt nie słyszał, ani nie widział tej rozmowy, ani tej zgody. Ludzie zobaczą Dudę, który powie nie. Nie, gdyby chciał to zrobić samodzielnie, już by to zrobił. Bo po prostu tak bym mu przyzwoitość dyktowała, a tam się jakieś negocjacje toczą. Załóżmy, że tak jest. To dla was duży problem. Nie, bo już widać, że miliardy są przeznaczane na tą toporną, nienawistną, kłamliwą propagandę. Jest tak bardzo często, jak rozmawiam z politykami Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle Koalicji Obywatelskiej, że oni mówią, gdyby nie taka, a nie inna telewizja publiczna, to my bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Naprawdę jest tak, że tylko przez nich przegrywacie? No wie pan, jest coś na rzeczy. Jeżeli mamy Tuska, który jest człowiekiem, który uzyskał najwyższe stanowisko polityczne, świeckie w historii Polski. No. A proszę jechać, bo blokuje pan. Ja pod Sejmem, ja tu uważam, bo jak kolumna SOP-u wyskoczy, to ja wolę być poza drogą. Nie ma żartów. No. Mamy Tuska z takim stanowiskiem. I z niego partyjna telewizja zrobiła potwora. To znaczy, że coś jest na rzeczy. Ale zrobiła z niego potwora dlatego, że czuła w nim zagrożenie. Dlatego, że codziennie widzowie telewizji państwowej są okłamywani. Ja to wiem, jak mówią w wojsku, z własnej autopsji. Tak. Może pan na moim Facebooku zobaczyć materiały, gdzie pokazujemy. Było tak, kłamią. Była promocja książki, robią z tego tajną naradę. No wie pan, to są metody gadzinówek. Ale są i obowiązują. Ale niestety część ludzi w to wierzy, bo na multipleksie TVP Info to jest jedyna telewizja informacyjna. No i co na to poradzimy? No właśnie, bo musicie coś znaleźć na to, żeby sobie jakoś z tym poradzić. Kampania trwa i będzie trwała do 8 maja. Ale ja liczę na to, że u części jednak widzów powstaje taka moralna refleksja, że z naszych podatków jest opłacane coś tak obrzydliwego. No ale teraz, jeżeli zdarzy się, spełnią się plotki, o których pan mówi, Kaczyński dał Dudzie zgodę,
na weto, będzie weto, no to 2 miliardy ubytku z abonamentu nie trafią do TVP. Nie, znaczy będą liczyli, że teraz odegramy teatrzyk, a jak Duda wygra, to się zrobi nową ustawę. Dlaczego Duda nie powinien być prezydentem? Bo on nie wszedł w tą... Znaczy on wszedł w rolę, ale nie został prezydentem. Mhm. Ja nie widzę u niego poczucia odpowiedzialności za państwo. Mhm. Widzę tylko po pierwsze taką niesamodzielność intelektualną i polityczną wobec Kaczyńskiego i schlebianie własnemu elektoratowi, a nie to obiecywał. Są przykłady, gdzie mówi, że teraz to on wygrał oczywiście dzięki własnemu obozowi, ale będzie prezydentem wszystkich Polaków, a nie jest. A nie jest, bo gdyby był, to by pilnował niezależności sądownictwa. Przecież nie jest tak trudno powiedzieć, panie prezesie, dzięki panu jestem prezydentem, jestem wdzięczny. Ja za panem w ogień, ale do granicy konstytucji, do granicy prawa. Ale każdy ma swój ogień dzisiaj, to jest trochę tak. Każdy ma swoją granicę prawa. I powoływanie sędziów w środku nocy, sędziów dublerów, przepraszam, ale tą granicę przekraczam. Gdyby ustanowił wtedy swoją suwerenność, nawet prezes by go uszanował. A pan to wie? Zna pan na tyle Kaczyńskiego, że wie, że uszanował taki sprzeciw? Prezes szanuje twardy gość. O! Pana szanował? Musiał, bo jak rzuciłem papierami, to się cofnął. Znaczy, jak przyniosłem mu list rezygnacyjny, jeśli Macierewicz nie zostanie odwołany z wiceministra, to rezygnuje, to w 20 minut miałem odwołanie Macierewicza. Gdyby Duda spotkał Sikorskiego na swojej drodze wcześniej, to wiedziałby, jak grać z Kaczyńskim. No, zawsze jestem do dyspozycji prezydenta Rzeczypospolitej, ale także w sprawach zagranicznych. No, gdyby... ja zresztą nawet mu wysłałem rozdział amerykański mojej książki Polska może być lepsza na miesiąc przed jego wizytą w Stanach Zjednoczonych. On relacje z Ameryką wygląda na to, że właściwie jedyne ułożył sobie tak, że... No także na stojąco podpisywał. Nie wolno. No, trzeba się szanować. On to pokazuje jako swój sukces. Trzeba się szanować. Amerykanie też szanują tych, którzy się szanują. Trump też, bo myślę dzisiaj, Amerykanie to jest jednak coś innego niż Trump, prawda? No tak, i jest błędem politycznym tworzenie wrażenia, że gramy tylko na Republikanów i tylko na Trumpa, bo Trump może wygrać albo przegrać, jeśli się zarejestruje u demokratów, że Polska to jest taka wyspa trumpizmu w Europie, to ewentualny demokratyczny prezydent może chcieć nam zrobić na złość. Ale i tak już się zarejestrowało, że jesteśmy... No, obawiam się, co jest niemądre, bo przecież pieniądze na amerykańską obecność w Polsce musi uchwalić kongres, który kontrolują demokraci. Dzisiaj zdarzają się jeszcze takie komentarze w sieci po niektórych wystąpieniach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, które mówią, Jezus, jest jeszcze szansa, to Sikorski powinien wejść w jej buty. Nie żałuje pan, że pan nie jest kandydatem Platformy? Nie żałuję. Byłby pan lepszy od niej? Jest bardzo dobra i wygra. Musi pan tak mówić? Nic nie muszę. Bo jest pan w jej sztabie, prawda? W jakimś sensie? Tak, już kiedy w sobotę zbierałem podpisy w Toruniu, już mamy zaplanowane spotkania zarówno w kraju, jak i za granicą. Za granicą? Londyn już był. Pytanie tylko, czy ta zagranica to jest coś, co może przeważyć w tej kampanii? Może, bo głosy zagraniczne nie są uwzględniane w sondażach. Nasi rodacy coraz tłumniej głosują i bardzo dobrze. I to może być kilkaset tysięcy głosów. Te wybory, tak jak wszystkie ostatnio, mogą być rozstrzygnięte 100-200 tysiącami głosów, a za granicą jeden z kandydatów, chyba raczej nasz, może mieć tego typu przewagę. Dlaczego Sikorski jest ważnym graczem w sztabie Kidawy-Błońskiej? To nie mnie o tym rozstrzygać, ale dzisiaj chociażby mamy naradę. Pan odpowiada za politykę zagraniczną? Jeśli czasami mogę się podzielić moją wiedzą, czy to z Parlamentu Europejskiego, czy bardziej ogólną, to oczywiście zawsze jestem do dyspozycji. A czy wyborcy dzisiaj patrzą na to, jaką wizję polityki zagranicznej ma kandydat na prezydenta? Czy ważne jest dla nich to, co dzieje się tu i teraz?
Wie pan, to zależy którzy. No, ja myślę, że niektórzy rozumieją, że złe stosunki z Ukrainą, z Rosją, z Niemcami, z Izraelem, z Francją, częściowo także przecież i awantury ze Stanami Zjednoczonymi, z Brukselą, no to ma wszystko swoje konsekwencje. Do niedawna rząd PiSu mówił, a co nam Bruksela może zrobić? A teraz się okazuje, że no może zrobić. Może na przykład zmniejszyć budżet na polskie inwestycje. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie żyjący powiedział, że to jest wasza narracja tylko po to, żeby odwrócić uwagę. Oni cały czas negocjują, nic nie jest przesądzone, tak, oni dadzą sobie radę. No to nie będzie zakład? Żadnego wiązania. Panie redaktorze, a co zakład? Że mimo, że budżet ten kolejny będzie większy globalnie, dla Polski będzie mniej pieniędzy. O co niestety, mimo że teraz rzekomo negocjują patrioci, a my jesteśmy, jak wiemy, zdrajcami. Dokładnie, jest pan zdrajcą, dorosi pan na własny naród. Tak jest. Jak się pan z tym czuje? No, to jest ta metoda pisowska. Właściwie to jest jedyny ich argument, że kto się z nimi nie zgadza, jest po pierwsze nie Polakiem, zaprzańcem, po drugie zdrajcą. Co jak pan, jak się dobrze przyjrzeć, jest logicznie niemożliwe. Zdrajca i zaprzaniec się wyklucza? No, jeżeli się jest nie Polakiem, to jak to można być zdrajcą? No tak, to w tym sensie tak. Prawda? Ale tego typu plemienne obelgi to jest jedyne, co oni potrafią. Ale to działa. Czasami. Wie pan, no dla kogo działa, dlatego działa. Działa na mobilizację tego obozu, tej grupy, która siłą rzeczy, tego dziesiątego. To jest coś, co mają nawet szympansy. No. Ja bym się spodziewał, żeby jednak trochę ciekawszych argumentów używać. Okej, rozumiem, ale jednak w polityce ta brutalność, czasem zero-jedynkowość na zasadzie, proszę zwrócić uwagę na to, co powiedział Duda i co cytowała chwalona przez pana szefowa jego sztabu. Andrzej Duda powiedział wczoraj, dopóki ja jestem prezydentem, gwarantuję wam, że nic wam nie zostanie odebrane. Wysyłając jasny sygnał, że Kidawa-Błońska i nowa ekipa może zrobić wszystko, żeby żadnej 13 emerytury nie było, żadnego 500+ nie było. Czyli to, czego elektorat głosujący może obawiać się najbardziej. Znaczy, to, że jak się rządzi, to ma się instrumenty, także instrumenty rozdawnictwa, no to banał, wiadomo. Tak, ale ma się też instrumenty zabierające. Opozycja ma mniejsze zdolności do oddziaływania na rzeczywistość, ale jednocześnie widzimy, że w Unii Europejskiej, która jest kluczowym kontekstem dla naszego bezpieczeństwa i dobrobytu, no, na co postawiła ta ekipa? Na Wielką Brytanię. I co powiedział ich bohater? Bohater Solidarnej Polski przyjeżdżał na ich kongresy. Pan Nigel Farage, ojciec Brexitu. Polska będzie kolejna. Że Polska będzie kolejna. No więc niech nikt nie udaje, że nie wiedział, że ta polityka eurofobiczna, łamania własnej konstytucji i traktatów prowadzi do polexitu, czy jak to ktoś powiedział, do wypierpolu. Wypierpolu, to prawda, natomiast... No wie pan, jest taka anegdota, że Wielka Brytania musi płacić 40 miliardów euro za wyjście, a nas wywalą za darmo. Natomiast myślę sobie o tym, że jednak dzisiaj, patrząc po całym świecie, jest taki klimat, że kiedy władza lokalna, w tym przypadku Polska, będzie mówiła właśnie, nikt nie będzie nam w obcych językach mówił, to się podoba, bo to jest taka ochrona naszych wartości. Tak, no bo to jest znaczy każdy dyktator na świecie zawsze to robi. Broni swojego plemienia przed obcymi. Robił to Castro, robi to Korea Północna, robi to Iran, robił to Maduro, i Chavez w Wenezueli. Samo? Retoryka jest identyczna i wiemy, do czego to prowadzi. Moja żona właśnie wróciła z Wenezueli i to się tak kończy. Ten populizm, to udawanie, że są łatwe rozwiązania na trudne problemy i straszenie swoich rodaków za granicą. W interesie Polski jest, aby Unia Europejska była nie tylko czymś więcej niż strefą wolnego handlu. No bo przecież strefa wolnego handlu nie dzieli się swoim dobrobytem między państwami, tak? Ale także, żeby była mocarstwem regulacyjnym. Bo inaczej będziemy podwykonawcami, czy to Chińczyków, czy Amerykanów. To jest żywotny polski interes. I odpowiedzialnością polityków jest tłumaczenie tego tym, którzy jeszcze tego nie rozumieją. A jak nie, no to się kończy Brexitem. Bo przecież, pamiętajmy, rząd brytyjski w ostatniej chwili był za pozostaniem. Tylko 30 lat szczucia, takiego plemiennego właśnie, na tą tam złą Brukselę, doprowadziło do tego, że suweren uwierzył w te hasła.
doprowadziła. Mhm. Doprowadziła, ale też, jak mówią niektóre dane, doprowadzili, pomogli Rosjanie, tak samo jak oczywiście, w kampanii amerykańskiej, oczywiście, tak samo jak podobno w kampanii polskiej. Pana żona też o tym często wspomina i pisze. No, ale polecam dzisiaj przede wszystkim artykuły i zdaje się, że będzie książka Grzegorza Rzeczkowskiego o tym, jak były, jak to było nakręcane. Tylko pytanie, czy dzisiaj ludzie ze sztabów kandydatów, wiedząc, że tak to wygląda, mają na to jakąś receptę? Umieją sobie poradzić z rosyjskimi trollami? Ja uważam, że Polska jest kompletnie nieprzygotowana i naiwna w tych sprawach. Ale ja pytam tylko, czy wy jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska... No a co my możemy zrobić? No to jest zadanie służb państwowych. One się zajmują wyrzynaniem się w tej chwili nawzajem. No coś trzeba robić. Podkładaniem sobie i przeciekami materiałów na siebie nawzajem do mediów, a nie zabezpieczeniem polskiej demokracji przed właśnie nielegalnymi zewnętrznymi ingerencjami. Ale to wymaga briefowania mediów, pewnej dozy zaufania między państwem a mediami, a państwem obywatelami, a tego zaufania nie ma, bo jak służby i całe państwo... Przecież istotą reżimu pisowskiego jest co? Upartyjnienie całego państwa. Jaka była pierwsza decyzja? Odejście od... Mało kto pamięta. Od egzaminów w służbie cywilnej. To prawda, tak. Żeby rządzili swoi, a nie ludzie kompetentni. Ale był taki moment, nawet pamiętam, nie będę cytował dokładnie, przepraszam go za to. Mateusz Morawiecki w jakimś wywiadzie powiedział: wy możecie mieć do nas pretensje, że niektórzy nasi ludzie są nieestatyczni, intelektualnie, moralnie, jakkolwiek, ale my kiedyś musimy się tego nauczyć, po prostu, więc to jest ten czas. Bo to jest bunt przeciwko merytokracji. Bo w polityce my zakładamy, że tak jak w gospodarce, gdzie na wolnym rynku wygrywa się, produkując coś lepiej, taniej, to w polityce też demokracja jest sposobem na wyłanianie tych lepszych. I tak samo w spółkach Skarbu Państwa, czy w różnych instytucjach państwowych. A oni uważają, nie, że nie mają rządzić lepsi, tylko mają rządzić nasi. I stąd mamy te blamaże w kolejnych służbach. No o, wie pan, pan wspomniał o Służbie Ochrony Państwa. No tam to widać, bo można to wyliczyć w ilości wypadków i zniszczonych limuzyn. Albo choćby ostatnie historie opisywanej przez... Ale tak jest przecież wszędzie. No chociażby spółki Skarbu Państwa straciły 1/3 swojej wartości. Dlaczego tego nikt nie liczy? No to są realne straty. Tak, tylko one działają na otwartym rynku, więc to nie można wprost powiedzieć... Ale kontroluje je państwo. Ale nie można powiedzieć... Ale to wszystkie spółki Skarbu Państwa potraciły, więc nie zawsze to jest tak, że działając na wolnym rynku masz wpływ na to, są wysysane na te odprawy, na tych kolejnych prezesów i tak dalej. Na galę Człowieka Roku Gazety Polskiej. No to swoją drogą. Przecież to jest zwykła przecież to jest karygodna niegospodarność. Ale to jest szansa na to, żeby się zareklamować. No według tej logiki, że państwo jest łupem, którym obdzielamy swoich. Taka jest logika PiSu. No, ale dla tych firm to jest bycie przy władzy, czyli jestem bezpieczny, to są oczywiście. To naturalne, oczywiście, bo jako prowadząc biznes szukają sposobu na to, żeby się czuć bezpiecznie. Tylko że to nie maksymalizuje zysków i długoterminowych wpływów do Skarbu Państwa i to jest skandaliczna niegospodarność, bo jeżeli się reklamy daje nie do mediów, które mają odpowiednią oglądalność, tylko po uważaniu do skrajnej prawicy, bo tam są koledzy, no to jest ograbywanie reszty akcjonariuszy z potencjalnych przychodów. Ale czy w tym wszystkim, widząc jak to działa i widząc, że w ostatnich wyborach parlamentarnych jednak nikt nie powiedział PiSowi: Jezu, co to były za 4 lata, nie macie prawa, jednak dostali mandat ponownie, może po prostu narodowi się to podoba? Bo psucie państwa zawsze trochę trwa. Wenezuelczykom niektórym rządy Chaveza też się podobały. Odbierzemy zagranicznym korporacjom dochody z ropy, damy biednych. Tylko że dzisiaj nikt nic nie ma. Jest 2 miliony czy 3 miliony uchodźców i nic nie działa. Miłe, złego początki. I u Hołdysa, i u pana jest dużo takich... Hołdys mówił o Związku Radzieckim, takim bardzo dawnym, i porównywał kartele narkotykowe z Kolumbii, blisko Wenezueli zresztą. Pan mówi o Wenezueli w takim wydaniu o dyktatorach światowych i porównuje do nich Kaczyńskiego czy Dudę. Zastanawiam się, czy to nie jest... Nie, ja bym Kaczyńskiego porównał bardziej do generała Franco, czy nawet jeszcze Salazara w Portugalii, czyli taka miękka, klerykalna dyktatura. Ona się skończy tak jak tamte?
Kontekst jest oczywiście inny, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, znacznie więcej podróżujemy, nie dorżnęli mediów prywatnych jeszcze, chociaż jest to w planie, uważam, po ewentualnej zwycięstwie Andrzeja Dudy, wezmą się za media prywatne, za was. I wtedy przypomnijcie sobie, co mówiliście, gdy niektórzy z nas ostrzegali przed PiS-em. Ja doskonale pamiętam, natomiast myślę sobie, że to można by, o tym, że zabiorą się za media prywatne, dzisiaj sędzia Trybunału Konstytucyjnego Pawłowicz mówiła już nie raz. Natomiast czego się mogą bać? Wypowiedzieć te słowa sędzia Trybunału Konstytucyjnego Pawłowicz. Profesor, przepraszam, bo zapomniałem. Pseudoprofesor. Była profesor uczelniana, wyrzucona z Uniwersytetu na Ostrołęce za skandaliczną wypowiedź o jakimś chłopcu geju bodajże. No to już, znaczy tacy ludzie zostają mianowani na takie stanowisko. Ale oni zostają w świetle prawa, może nie w świetle reflektorów. Ale nie w świetle reflektorów. To się trzyma. Nawet Duda się tego wstydził. No nie, ale proszę zobaczyć, kiedy pada pytanie, czy teraz, kiedy będzie podpisywana lub wetowana, bo może kiedy będzie wetowane 2 miliardy dla Kurskiego, to też będzie wielka pompa, bo to by było dla niego coś. Tak, to znaczy może taki teatrzyk zrobić, że to wyślemy do Trybunału i niech tam Trybunał zdecyduje już po wyborach. No, nikt się już na to nie nabierze, bo PiS nie rozumie, że jak się odedrze instytucję z autorytetu, z domniemania tego, że ta instytucja wypełnia swoją funkcję, to staje się to kupą śmiechu. Tak, tylko dzisiaj w Polsce jest tak, że każdy ma swoją konstytucję, każdy ma swoje granice prawa i każdy ma swój początek śmiechu. Są tacy, którzy biją mu brawo i są tacy, którzy go krytykują i się śmieją. Ale co do jednego zgódźmy się. Mhm. Ani pan, ani ja tak do końca nie rozumiemy, jaki jest efekt tych reform sądownictwa. Bo to są szczegółowe rzeczy. Tak, ale rozumiemy i pan, i ja jedno, że kiedyś pan się zastanawiał, czy prokurator jest mądry albo głupi. Dzisiaj to widzę. A dzisiaj, czy jest pisowski, czy nie pisowski. Też, ale widzę po decyzjach prokuratorów, albo widzę po zachowaniu sędziego w Olsztynie. Tam nie trzeba wiele, żeby sobie odpowiedzieć Dokładnie. Na pytanie, czy jego zachowanie jest godne urzędu. Już abstrahuję od tego, jakie on ma poglądy. I wiemy, że zostało to upartyjnione. Sądownictwo zostało odarte z domniemania apolityczności, czyli coś bezcennego straciło. Radosław Sikorski. Bardzo dziękuję. Po pierwsze za zaufanie, bo wiem, że nie było łatwo przekonać pana, żeby się pan dał namówić. Po drugie, no, za zaufanie też do jazdy, bo no, parę mieliśmy takich bliskich. Ochroniłem pana swoją własną piersią. Dobrze, nada się pan do SOP-u. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że będziemy zdawać tam egzaminy. Wszystkiego dobrego.